Barbara Kraftówna, urodzona w grudniu 1928 w Warszawie. Aktorka teatralna i filmowa, artystka kabaretowa i piosenkarka. Jej ojciec był naczelnym architektem w Łódzku. Matka nie pracowała zawodowo. Prowadziła dom, w którym często rozbrzmiewała muzyka. Matka śpiewała, grała na pianinie i skrzypcach. Barbara była najmłodsza z czworga rodzeństwa. Miała dwóch przyrodnich braci i siostrę. Po śmierci ojca i po wybuchu II wojny światowej wyjechała wraz z matką do Warszawy, uciekając z Wołynia przed Sowietami. Wcieliła się w honoratem w czterech pancernych i psie, jako narzeczona czołgisty Guslika z Górnego Śląska, piegowatą dziewczyną z warkoczami, odważną i z charakterem. Od wczesnych lat wykazywała zainteresowania aktorskie. Zdaniem wielu krytyków najwybitniejszą jej kreacją, a zarazem jedną z najdoskonalszych kreacji kobiecych w polskim kinie, była rola Felicji w filmie Jak być kochaną w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. W październiku 2021 trafiła do szpitala z powodu złamania nogi, po czym przeprowadziła się do domu artystów weteranów scen polskich w Skolimowie, gdzie zmarła 23 stycznia 2022 roku. Została pochowana w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Janina Traczykówna, właściwie Traczyk Skaruch, urodzona w maju 1930 w Płodawie, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. W 1953 ukończyła studia na Wydziale Aktorskim PWST w Warszawie. Była związana z teatrami Szczecina i Warszawy. Za rolą matki w Dniu Świra nominowana do Nagrody Filmowej Polskie Orły. Jej mężem był aktor teatralny, filmowy i telewizyjny oraz reżyser teatralny Witold Skaruch. W 1978 odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczona także Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem 40-lecia Polski Ludowej. Dużą popularność przyniosła jej rola w Nocach i Dniach, gdzie wcieliła się w postać niezapomnianej Michasi. Jerzy Antczak, reżyser serialu, pożegnał ją na swoim medium społecznościowym następującymi słowami. Tu cytat. Odeszła Janka Traczykówna, niezapomniana Michasia z Nocy i Dni. Kochana Janko, ty nie odeszłaś, po prostu zmieniłaś miejsce zamieszkania, a twoja genialna rola w naszym filmie zapewniła ci nieśmiertelność. Pozostaniesz w naszych sercach do ostatniego tchnienia. Aktorka zmarła 22 stycznia 2022 roku w Warszawie. 3 lutego została pochowana w grobie męża na cmentarzu parafialnym w Skolimowie. Miała 91 lat. Witold Paszt, urodzony we wrześniu 1953 w Zamościu, piosenkarz, założyciel i wokalista zespołu Vox, ukończył szkołę muzyczną w Zamościu. Studiował na Wydziale Wychowania Muzycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ale studiów nie ukończył. Karierę muzyczną rozpoczął w 1977 w założonej przez niego grupie Victoria Singers. W 1978 założył zespół Vox, z którym wydał kilka albumów. Na początku XXI wieku rozpoczął karierę solową, nie przerywając współpracy z grupą Vox. W latach 2021-2022 był jednym z trenerów drugiej i trzeciej edycji programu The Voice Senior w TVP2. Mieszkał w Zamościu, gdzie był również właścicielem hotelu Senator na Starym Mieście. Piosenkarz zmarł 18 lutego 2022. 18 marca prochy artysty spoczęły na cmentarzu komunalnym w Zamościu. Miał 68 lat. Tadeusz Jerzy Borowski, urodzony w lipcu 1941 w Warszawie. Aktor i lektor. Wieloletni członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Wychowywał się na warszawskim Powiślu. W dzieciństwie marzył, by być strażakiem, a matka chciała, żeby został księdzem. W młodości pływał, jeździł konno i trenował szermierkę. Przez 2 lata trenował boks i w wieku 16 lat został mistrzem Warszawy. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Czackiego. W 1963 ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Aktorskim Stołecznej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. W 1962 zadebiutował na scenie Teatru Narodowego jako dworzanin w komedii Aleksandra hrabiego Fredry Zemsta w reżyserii Ewy Bonackiej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Kultury i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Aktor zmarł 3 marca 2022 w Warszawie. 24 marca został pochowany na cmentarzu parafialnym w Hornówku w gminie Izabelin. Miał 80 lat. Jolanta Lotke,
Urodzona w kwietniu 1942 w Wilnie, w 2012 została odznaczona brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a w 2020 otrzymała srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Urodziła się w Wilnie jako córka aktorki Wandy Stanisławskiej-Lotte. Jej ojciec zginął podczas II wojny światowej. Po wojnie wraz z matką i babką, poetką Wandą Stanisławską, zamieszkała w Gdańsku. W wieku 7 lat wystąpiła po raz pierwszy na scenie Gdańskiego Teatru Wybrzeże. Dostała się za pierwszym razem do PWST w Warszawie, gdzie na czwartym roku broniła dyplom u Aleksandra Bardiniego. W 1936 ukończyła studia. Jej ostatnią rolą telewizyjną była postać Teresy Struzik w serialu Barwy Szczęścia. Aktorka zmarła 1 kwietnia 2022 w wieku 79 lat. Pogrzeb odbył się 8 kwietnia. Jolanta Lotte została pochowana na Powązkach w Warszawie w grobie swojej matki. Jerzy Trela, urodzony w marcu 1942 w Leńczach. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny oraz pedagog, profesor sztuk teatralnych. Stworzył wiele wybitnych kreacji teatralnych, zarówno epizodycznych, jak i pierwszoplanowych. Współpracując z takimi twórcami jak Jerzy Jarocki, Andrzej Wajda, Konrad Swinarski, Kazimierz Kuc czy Krystian Lupa. Przez niemal całą karierę artystyczną pozostawał związany ze Starym Teatrem w Krakowie. Urodził się jako Józef Trela i wychował we wsi Leńcze w powiecie wadowickim w rodzinie kolejarzy. Był synem Józefa i Janiny. Jako dziecko mieszkał także we Wrocławiu oraz w domu dziecka w Krzeszowicach. Ukończył naukę w liceum plastycznym w Krakowie, po czym podjął pracę w nowochódzkim Teatrze Lalek. W 1939 ukończył studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w Krakowie. Przez ponad 20 lat zmagał się z chorobą nowotworową. W 2017 nastąpił nawrót choroby i przeszedł operację, która nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Pod koniec 2021 stan zdrowia aktora bardzo się pogorszył. Zmarł w Krakowie 15 maja 2022. Został pochowany 8 dni później obok swojej żony na cmentarzu w Leńczach. Miał 80 lat. Ignacy Gogolewski, urodzony w czerwcu 1931 w Ciechanowie. Aktor teatralny i filmowy, reżyser, scenarzysta. Maturę uzyskał w Otwocku i w 1949 rozpoczął studia na Wydziale Teatralnym w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, gdzie w 1953 zdał egzamin dyplomowy. Debiutował rolą Demetriusza w przedstawieniu PWST Sen Nocy Letniej Williama Szekspira w reżyserii Jana Kreczmara. Pierwszą rolą w zawodowym teatrze był sekretarz w lalce Bolesława Prusa w reżyserii Bronisława Dąbrowskiego. W 1992 ukazała się książka Ignacego Gogolewskiego Wszyscy jesteśmy aktorami, składają się na nią wspomnienia aktora oraz refleksje na temat pracy zawodowej. W 2008 opublikowano wywiad Rzekę od Gustawa Konrada do Antka Boryny, będący swoistą autobiografią filmową i teatralną Gogolewskiego. Ignacy Gogolewski zmarł 15 maja 2022 roku. Został pochowany 23 maja na cmentarzu parafialnym w Otwocku. Miał 90 lat. Franciszek Pieczka, urodzony w styczniu 1928 w Godowie. Aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. Kawaler Orderu Orła Białego. Urodził się i wychowywał w Godowie, wsi położonej w powiecie wodzisławskim na Górnym Śląsku. Jest synem Walerii i Franciszka, który brał udział w powstaniach śląskich. Był najmłodszy z sześciorga rodzeństwa. Aktor przed wybuchem II wojny światowej był organistą w miejscowym kościele. Pracował na roli i wypasał krowy. Dużą popularność i sympatię zyskał dzięki roli Guslika w serialu Cztery pancerni i pies. W 2008 otrzymał tytuł profesora sztuk teatralnych. Aktor zmarł 23 września 2022 roku. 29 września po mszy świętej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu w Aleksandrowie. Miał 94 lata.